jest taki kot. Pokażę wam, bo tutaj omawiamy wesele, skończyłem właśnie nagrywać. Normalnie nie nagrywam wesel, ale dla Łukaszowi to nagrywałem. Całkiem dobrze. Całkiem dobrze? Najlepszy moment. Całkiem dobry to jest Fiat Panda, to okej, okej. Nie, pełna petarda. Pełna petarda, naprawdę. Naprawdę mega miło było mi, że byłeś w tym dniu z nami przede wszystkim i że udało się to tak zmontować, że pojawiły się łzy na oczach nie tylko mojej żony, ale też wielu przyjaciół, bo to było naprawdę kot, nie? To naprawdę kot. Mega zajebiście, dzięki. Ale trzymaj to, ja będę uciekał wtedy. Peace out, brother. Ciao. Plan na dzisiaj jest taki, że zobaczycie, jak dobieram sobie spodenki do zawodów w Sopocie. Było już to jest ciężki temat, dobór spodenek. To się wydaje, że to są tylko spodenki, ale tak naprawdę bardzo dużo od tego zależy. Wiecie, kontrastowy kolor, żeby się wyróżnić z tłumu, ale żeby to jednak pasowało. Wczoraj byłem już dobierać kilka par spodenek. Byłem w paru miejscach, znalazłem dwie pary. Później ocenicie może, jak to wyglądało. Zrobimy takie podsumowanie i zrobimy wybory. Możecie mi pomóc wybrać spodenki do zawodów, albo dwie pary. Może jedne wejdę na początek i później może na finał, jak się dostanę, to zostawię sobie tą drugą parę. Szczerze nie wiem dlaczego, ale założyłem wczoraj sobie perukę i okulary i udawałem, że jestem swoim kuzynem. Jakiś taki zamysł miałem na zrobienie filmu, ale chyba nie do końca mi wyszło. Tu już pani zamknęła, bo tu obok mam mnie, no. Ale... So you're telling me I wasted my half a dollar, 50 cents for the parking lot? AJ is not gonna be happy if I don't find swimming trunks for him. He's gonna be mad. It's gonna be crazy. Yo, yo, yo! Let's go, let's get out of here, boy! I wish I knew the lyrics. For me, I'm not easy, you see. I told you I know how to sing, but I'm only gonna break your heart. I'm only gonna... When you walk into the club, all eyes on us. All eyes on us. Ej, czemu przyspieszyłeś? Nie uciekaj, kiedy. Dobra, idziemy do tego. TK Maxx. I don't know why people looking at me, you know? Like I'm some kind of freak or something. Why, is it because I wear glasses in a gallery? What is it about people not liking me wearing glasses? I don't know. Boy, but I'ma tell you something. You don't care about what you look like. You gotta make a noise, you know? You gotta remember this. Przypał is your friend. Przypał to twój przyjaciel. You gotta do a lot of przypał. And then you feel good. Adam. Jaki Adam? My name is MJ. Like it? Nie tak bardzo. What do you think about this? No, this... Dobra. Czym jest ty? No i takim sposobem dzisiaj dotarliśmy, jeszcze kolejny dzień, jesteśmy w innym sklepie, w Quicksilverze, szukamy spodenek, bo tutaj Quicksilver najbardziej słynie z tych takich plażowych spodenek, ale patrzymy, że są troszkę za krótkie. Szukamy czarnej talii teraz, no bo w sumie spodenki normalnie to, no to mam, teraz żeby coś innego do tego wnieść, to jeszcze szukamy czegoś, żeby była czarny pasek przy talii, ten optycznie, żeby wizualnie zmniejszyć tą talię, tak? No to co tu jeszcze takiego jest? No i te są spoko, no. Te są dobre, te są już super krótkie. Udostępniajcie to, może Quicksilver będzie mnie sponsorował kiedyś. Sztanga pompa. Okej, będziecie głosować, będziecie mieli na co głosować. A co te czerwone, to masz? Jak robimy głosowanie, to niech to będzie głosowanie, będzie się działo. Brother, let's go, you know, I think we got this. We got like four different pairs of board shorts. I don't know how do you call them, board shorts. So let's go find a fitting room. Let's go put it on and see what it is. Skurcz. Okej. Nie wygląda to źle, stary. Ja myślę, że zaraz wyjdziemy stąd ze spod... Te nie są... Podobają ci się, czy nie?
No co sądzicie? Zobaczcie, to jest całkiem spoko. Całkiem dobre, takie wiecie. To trochę za ciemne, ale te są, myślę, te wyglądają tak, że prawdopodobnie będą jeszcze na zawodach takie 5 takich par, albo jak nie lepiej, bo myślę, że to są popularne, wyglądają na popularne spodenki. A... A nie patrz, nie podglądaj. O, kopyta też ci siedzą. Coś tam jest. Ale patrz, jak to się dociął, bo ty nie miałeś tak dociętych tych, nie? I co źle? Mogą być za krótkie. Tak. Sorry, bo uśmiech, nie? Dobra, ostatnia para, troszkę, te są, nie, te są krótsze, chyba za krótkie. Tak czy inaczej, jak znawcy są, to mogą się wypowiadać. To światło... O. Różowe, niebieskie miałem na sobie, teraz mam te na sobie. Wczoraj miałem dwie pary jeszcze przymierzane, czerwone i niebieskie. Wybieracie teraz, idziecie do komentarzów, do sekcji komentarzy. Lajkujecie i zostawiacie swoją opinię, swój komentarz, które spodenki są najlepsze i dlaczego. No i nie wiem, co do długości, może jeżeli jest jakiś ekspert, to niech się wypowie, ja chętnie przeczytam te komentarze. Albo zrobię podpiętą ankietę, podepnę ankietę do filmu. Będzie podpięta ankieta, a wypiszcie w komentarzach swoje typy. Hal ze 30 na godzinę, kurde, na kucach. Zaczynamy na Sopot 14 lutego, atletyczna, godzina nieznana, w sobotę będę chodził, zbijał piąteczki, ale tutaj sobie na razie w roleczkach przyjechałem, jakie zdrobnienia, piąteczki, roleczki, nie czuję jak rymuję. Tak jak mówiłem, moje cardio na roleczkach, robiłem sobie trasę z Gdyni do Sopotu, spoko trasa, zajmuje jakieś 20 km w tą i z powrotem, pali jakieś 900 kalorii, robię to mniej więcej dwa razy w tygodniu, no bo więcej nie ma sensu między dniami treningowymi. Dzisiaj wyjątkowo robię w dzień treningowy, miałem to zrobić wczoraj, ale padało w nocy, więc robię dzisiaj to cardio. Czyli na dobrą sprawę macie vlogi dodawane dosłownie na żywo, ponieważ dzisiaj jest czwarty i dzisiaj dodaję vloga. Dystans, kalorie, całe podsumowanie tej trasy macie teraz na ekranie wypisane, oczywiście z uwzględniając to, że już wróciłem. I powiem wam na koniec jeszcze co do challenge'u z depilacją. Wtedy co sobie jednym plastrem wydepilowałem łydkę, postanowiłem, że nie będę chodził z łysą łatą. Zrobiłem sobie całe łydki. Wyglądałem troszkę śmiesznie, bo miałem wydepilowane łydki i zostawiłem uda. Ale następny odcinek to będzie pełna depilacja, tak jak muszę już pod zawody się wydepilować. I zostawiłem, no śmiesznie, parę ujęć zostawiłem. Jak w domu próbowałem plastrami sam to robić, się okazało, że jestem debilem i nie umiem po prostu. No chyba nic w tym dziwnego. Pierwszy raz w ogóle plastry złapałem i dotknąłem nimi skóry. No i masakra z jednym plastrem. Tak bardzo się męczyłem, że chyba 4 razy go zrywałem. I ostateczny krzyk był, powiedzmy, jakbym tracił virginity, nie? Dosłownie, śmiesznie. Z kumplami siedziałem, ze znajomymi i z Becky nie mogliśmy. Ale to wszystko zobaczycie w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc. Na razie dla mnie dzień dobry, bo jest rano i idę robić trening, ale wiecie o co chodzi. Yo!
Ty gnoju, nie?